Słuchajcie, myślałam, że sięgam po zwykłe przygodówki a la Dan Brown, ale jakże się myliłam. Słuchajcie, jestem zachwycona, jestem absolutnie wciągnięta, zahipnotyzowana i przerażona jednocześnie. Przekonajcie się sami dlaczego. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Tener dla Szczurołapa oraz Wąż z Lasu Cedrowego Aleksandra R. Michalaka to są dwie ściśle ze sobą powiązane powieści, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Replika. I uwaga, słuchajcie, to są thrillery metafizyczne, absolutnie tajemnicze, nawiązujące również do duchowości, no i również powieści przygodowe w jednym. Tak naprawdę nie znajdziemy tutaj tyle akcji, co w zwykłych przygodówkach, ale jeśli jesteśmy na to gotowi, jeśli jesteśmy przygotowani, to słuchajcie, no te powieści dają o wiele, wiele więcej. Przed Wami, kochani, recenzja obu tomów, zarówno Denara dla Szczurołapa i Węża z Lasu Cedrowego, bez spoilerów, więc nie bać żaby, tylko oglądać, no i czytać. I uwaga, ta historia zaczyna się od baśni, a w zasadzie od legendy. Od legendy o Szczurołapie z Hameln. Legendy mrocznej i bardzo niepokojącej, w której jednak ukrywa się również ziarenko prawdy. Według tej legendy, kiedy plaga szczurów nawiedziła miasteczko Hameln, to mieszkańcy wezwali Szczurołapa. Ten za pomocą cudownego fletu wywabił owe szczury z miasta i wszystkie utopiły się w rzece. Ale chciwi mieszkańcy nie chcieli uiścić Szczurołapowi jego zapłaty i on w ramach zemsty, słuchajcie, zagrał swoją tajemniczą melodię i wyprowadził z miasta wszystkie dzieci. Także słuch o nich zaginął. Niby taka bajeczka, niby to jest baśń, niby nie wydarzyło się naprawdę, ale powiedzcie mi, dlaczego w takim razie pod miasteczkiem Hameln odnaleziono masowy grób pełen małych szkieletów? No a teraz czas poznać naszego głównego bohatera tych powieści, czyli Gabora Horfiego. I słuchajcie, Gabor Horfi to jest orientalista, to jest awanturnik, to jest również podróżnik, który całkiem przypadkiem trafia na pisma pewnego XIX-wiecznego niemieckiego teologa. Tuż przed śmiercią owy profesor zgłębiał, słuchajcie, legendę Szczurołapa z Hameln właśnie i tym samym ściągnął na siebie bardzo dziwne i niepokojące przekleństwo. Horfi zaczyna podążać, nazwijmy to, za muzyką samego flecisty. Bada tropy i bada historię i kulturę, tam gdzie pojawiał się Szczurołap z Hameln, dlatego że Szczurołap nie tylko pojawiał się w Europie. I tym samym, słuchajcie, trafia na bardzo mroczny i zabójczy jednocześnie trop. Teraz nikt już nie będzie bezpieczny, a kiedy wydaje się, że już wydarzył się ten wielki finał, to tak naprawdę on jest jedynie początkiem. Wow, słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, więc może zacznę od tego, że wielu z Was sięgnęło po Denar dla Szczurołapa i zauważyło, że do tej lektury potrzeba czytelnikowi pewnej cierpliwości. To nie są, słuchajcie, powieści przygodowe, nie takie typowe powieści przygodowe, to są bardziej thrillery metafizyczne. No a co to znaczy? To, że warto się w tych obu książkach przygotować na powieści niespieszne. Historie, gdzie bohater wędruje od biblioteki do biblioteki, przygląda księgozbiór za księgozbiorem, no i trafia na kolejne zagadki, trafia na kolejne elementy tej fabuły i również ta historia jest przepełniona rodzącym się strachem. Bo u Michalaka flecista z Hameln jawi się niczym ten asyryjski demon, który dręczył ojca Lancastera, nie wiem czy pamiętacie z Egzorcysty. To jest taki demon, od którego po prostu nie można uciec. On przenika ludzkie myśli, zarówno w murach angielskiego uniwersytetu, gdzieś w mrocznych niemieckich lasach, ale także na ocienionych cedrami wzgórzach Libanu. Posłuchajcie sami tego cytatu, bo on najlepiej Wam pokaże, czym są powieści Michalaka właśnie. Bałem się tego niewidzialnego towarzysza nie tylko dlatego, że był zły, ale również dlatego, że był inny. Tak jakby w jego naturze tkwiły ciemności starożytnych labiryntów i żarłoczność szarańczy wyżerającej dziecięce oczy. To nie było zrozumiałe zło drapieżnika. To było zło, które nie kieruje się żadną logiką. Było jak chichot szalonego mordercy albo syk ogromnego węża, który pożera więcej niż może strawić. No sami widzicie, to jest po prostu opowieść o złu wcielonym, które istnieje od starożytności, ale teraz właśnie ma swój czas. No a teraz wracając do samych powieści. W odróżnieniu do Dana Browna, Aleksander Michalak
nigdzie się nie spieszy. Daje swoim bohaterom odetchnąć, dlatego że w tych powieściach każdy szczegół się liczy, każdy szczegół jest tutaj istotny. Od linijki pewnej starożytnej inskrypcji, przez jakieś ryciny, które znajdujemy w kolejnych rękopisach, aż po kolejność samych ofiar, którymi padają kolejni ludzie. Po nitce do kłębka. Aleksander Michalak w taki sposób buduje napięcie, że na końcu sam czytelnik popada w taką małą paranoję, przynajmniej ja tak, słuchajcie, miałam. Czasami przy lekturze normalnie musiałam zerkać przez ramię, czasami wręcz bolał mnie brzuch z nerwów, słuchajcie, tak ze strachu, że coś tutaj się czai, bo ja mam właśnie tak z thrillerami metafizycznymi, jak również z horrorami metafizycznymi, jak chociażby było z Egzorcystą, sami dobrze wiecie, tematyka opętań, demonów, tego co czai się w ciemnościach, a czego nie potrafimy do końca wytłumaczyć, a tam jest dla mnie najstraszniejsza po prostu. Jeśli uwielbiacie powieści przygodowe, ale szukacie czegoś nieco ambitniejszego, jeśli lubicie się czasami bać, no i lubicie legendy, lubicie baśnie, które stają się rzeczywistością, to słuchajcie, dajcie Denarowi dla Szczurołapa i Wężowi z Lasu Cedrowego szansę. Nie będziecie żałować. Nie chcę Wam tutaj już niczego więcej zdradzać, dlatego że tak jak powiedziałam, te dwie powieści są ze sobą ściśle powiązane. I nie można zacząć na przykład samego Węża z Lasu Cedrowego, jeżeli nie znacie Denara dla Szczurołapa, dlatego że umknie Wam po prostu mnóstwo bardzo istotnych elementów. I gwarantuję Wam, że jeśli zapomnicie o powieściach w stylu Dena Browna na przykład, to przepadniecie w tych historiach bez reszty. No i dacie się również zahipnotyzować muzyce flecisty. To jest cudownie smakowity kąsek, fenomenalna literatura, mówię, thriller metafizyczny, nie taki oczywisty, fenomenalny. Łapcie koniecznie! A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Replika zapraszam Was na konkurs i mam dla Was ten mini zestaw pierwszego i drugiego tomu do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: jaka baśń, jaka legenda zrobiła na Was największe wrażenie, a nawet mogła Was nieco wystraszyć? To nie jest wcale takie proste pytanie. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Uwielbiam takie fascynujące historie. Z początku myślałam, że to będzie właśnie taka zwykła przygodówka, a to wcale nie była przygodówka. No dla mnie ma to o wiele większe znaczenie i robi na mnie również o wiele większe wrażenie. Co więcej, słuchajcie, o ile Denar był świetny, to Wąż z Lasu Cedrowego jest absolutnie jeszcze lepszy, jeszcze bardziej wciąga w tę historię. No, słuchajcie, po więcej koniecznie zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i chcielibyście rozbić swoje świnki skarbonki we wrześniu, to zapraszam Was na premiery książkowe września. Moc, moc i jeszcze trochę. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!